Nasze słonie afrykańskie, jest to grupa, która powinna być grupą rodzinną, ale niestety ciągle nie jest. Dzieje się tak za sprawą Erny, to jest ta największa słonica, taka trochę pomarszczona. Ona już jest poza okresem reprodukcyjnym, ale myśmy ją sprowadzili z Holandii swego czasu, dlatego że potrzebowaliśmy dominującej samicy. Nasz samiec Leon, który zapowiadał się na wielkiego byka i rzeczywiście takim będzie, był trochę rozbrykany i tutaj ta grupa potrzebowała dowódcy. A Erna akurat poszukiwano dla niej miejsca, dlatego że w pewnym ogrodzie w Holandii Erna zabiła człowieka. Nie był to wypadek, ona to zrobiła celowo, człowiek ją trochę przeforsował, zdenerwowała się i go zabiła. I w tym momencie no nie może taki słoń pozostać w tym samym miejscu, zwłaszcza że w tamtym ogrodzie słonie były trzymane w systemie hands-on, czyli bezpośredni kontakt ze słoniem. My mamy hands-off, zawsze jest to kontakt chroniony, zawsze jest bariera, nie ma takiego niebezpieczeństwa. Natomiast tam no, była taka inna sytuacja i ludzie mieli opór do pracy z Erną, no i należało zmienić dla niej jakieś miejsce. Zgodziliśmy się przyjąć Ernę, bo potrzebowaliśmy tutaj pani, która będzie rządzić w stadzie. To było niesamowite, jak Erna po transporcie zdominowała wszystkie słonie za wyjątkiem Leona, obie słonice, Fryderykę i Bubę. Jak to zrobiła? Tego nie wiemy. Te pomruki, które czasem słychać, infradźwięki, które one wydają, podobno niosą się nawet na 20 km, one komunikują się w ten sposób. I widać było wyraźnie, że te słonie ze sobą rozmawiają i bardzo szybko, dosłownie już po 2-3 dniach, Fryderyka i Buba przynosiły Ernie gałęzie i składały jakby hołd, przynosząc te gałęzie. Ona te gałęzie przyjmowała, zjadała, natomiast Leon trzymał się na uboczu. No ale Erna to jest solidna słonica, parę ruchów trąbą skarciła Leona i jego też sobie podporządkowała, chociaż on opierał się mniej więcej przez 2 tygodnie. No i teraz Erna jest dowódcą. I co z tego wynika? Leon próbuje kryć i Fryderykę i Bubę, bo one są w takim wieku, że powinny właśnie mieć pierwszą ciążę, natomiast Erna w tym przeszkadza. Mało tego, przeprowadziliśmy badania jajników tychże samic, okazuje się, że Buba w ogóle ma nieaktywne jajniki, a Fryderyka ma ledwo aktywne. Jak to się dzieje? Erna psychicznie zdominowała te obie samice i sprawiła, że u nich w ogóle nie ma cykli rozrodczych. One w ogóle nie mają odpowiednich cykli, dlatego że zostały psychicznie przez nią zdominowane. Być może tu działają także jakieś feromony. Sprowadzaliśmy specjalistów, badaliśmy na nasienie Leona. To nasienie zaczyna już być pełnej jakości. Natomiast obie młode słonice, przez to, że są zdominowane przez Ernę, nie mają właściwych cykli. Więc w tej chwili porozmawialiśmy już z koordynatorem i będziemy Ernę wysyłać do innego ogrodu zoologicznego. Już dostałem maila, za chwileczkę Erna pojedzie do innego zoo. Musimy oczywiście wykonać szereg badań przed takim transportem. Nasze słonie na komendę nastawiają ucha, oddają krew, robią to bardzo chętnie. Pokazują łapy, żeby w razie czego wyjąć jakąś drzazgę czy coś tam zdezynfekować. Więc jakiś tutaj trening mamy. Też jest określona komenda, po której zwłaszcza Leon kładzie się i leży bez ruchu, więc nasi opiekunowie od słoni to są rzeczywiście osoby wyjątkowe, absolutnie utalentowane. A przed nami próby rozmnożenia tej grupy, niestety już bez Erny, która okazała się niezwykle charyzmatyczna, ale zbyt silna psychicznie i zdominowała nasze pozostałe dwie słonice. Także bądźmy dobrej myśli.